Ogłaszam wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i ministra spraw zagranicznych na rozprawie w dniach 19, 25 stycznia i 10 marca. 2022 roku wniosku prokuratora generalnego o zbadanie zgodności artykułu 6 ust. 1 zdanie 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej protokołem nr 2 w zakresie w jakim a upoważnia Europejski Trybunał Praw Człowieka do wykreowania na gruncie prawa krajowego podlegającego ochronie sądowej prawa podmiotowego sędziego do zajmowania funkcji administracyjnej strukturze organizacyjnej Sądownictwa Powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej z artykułem 8 ust. 1 artykułem 89 ust. 1 Punkt 2 i art. 176 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, b. Zawarta w tym przepisie przesłanka Sąd ustanowiony ustawą nie uwzględnia będących podstawą ustanowienia sądu powszechnie obowiązujących przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustaw, a także ostatecznych i powszechnie obowiązujących wyroków Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Z artykułem 89 ustęp 1 punkt 2 artykułem 176 ustęp 2, artykułem 179 w związku z artykułem 187 ustęp 1 w związku z artykułem 187 ustęp 4 oraz z artykułem 190 ustęp 1 konstytucji C dopuszcza dokonywanie przez sądy krajowe lub międzynarodowe. Wiążącej oceny zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i rzeczoną konwencją ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa, by w ten sposób ustalić spełnienie przesłanki sądu ustanowionego ustawą z Artykułem 188 Punkt 1 i 2 Konstytucji, orzeka. Art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej protokołem nr 2. Dziennik ustaw z 1993 roku, nr 61, pozycja 284 ze zmianami, w zakresie w jakim: 1. Pojęciem praw i obowiązków o charakterze cywilnym obejmuje podmiotowe prawo sędziego do zajmowania funkcji administracyjnej w strukturze sądownictwa powszechnego w polskim systemie prawnym, jest niezgodny z artykułem 8 ust. 1 artykułem 89 ustęp 1 punkt 2 i artykułem 176 ustęp 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przy ocenie spełnienia warunku sądu ustanowionego ustawą, a dopuszcza pomijanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka lub sądy krajowe przepisów Konstytucji, ustaw oraz wyroków Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, b. Umożliwia samodzielne kreowanie norm dotyczących procedury nominacyjnej sędziów sądów krajowych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka lub Sądy Krajowe w procesie wykładni konwencji jest niezgodny z artykułem 89 ustęp 1 punkt 2, artykułem 176 ustęp 2, artykułem 179 w związku z artykułem 187 ustęp 1 w związku z artykułem 187 ust. 4 oraz z artykułem 190 ust. 1 Konstytucji. C. Upoważnia Europejski Trybunał Praw Człowieka lub Sądy Krajowe do dokonywania oceny zgodności z Konstytucją i Konwencją ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów, oraz ustawy określającej ustrój, zakres działania, tryb pracy i sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa jest niezgodny z artykułem 188 punkt 1 i 2 oraz z artykułem 190 ustęp 1 Konstytucji. Orzeczenie zapadło jednogłośnie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę usiąść. Ustne motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca Mariusz Muszyński. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, wobec mów końcowych, które tu przybrzmiały, zacznę chyba od tego, że jeszcze w 2010 roku jeden w sumie z niekwestionowanych autorytetów prawa międzynarodowego, profesor. Fiński Marti Koskiennymi powiedział, że działalność trybunałów międzynarodowych powinna być przedmiotem rzetelnej oceny, a nie kwestią wiary, jak to miało, jak to było wcześniej. I Trybunał, ogłaszając ten wyrok, no, chyba zgodził się z tym twierdzeniem, że nie ma, nie ma obszarów, których nie wolno badać. Na początek. Już tych motywów ustnych zacznę od takich kilku zagadnień wstępnych. Przede wszystkim od przedstawienia, czy Trybunał uznał za konieczne przedstawienie dwóch uwag dotyczących formalnego aspektu dopuszczalności wniosku. Po pierwsze, wniosek prokuratora generalnego oparty został o artykuł 191 ustęp 1 punkt 1 w związku z artykułem 188 punkt 1 Konstytucji tym samym stanowił zainicjowanie kontroli konstytucyjności prawa przed trybunałem konstytucyjnym w trybie abstrakcyjnym. Po drugie, Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności jako ratyfikowana umowa międzynarodowa może być przedmiotem kontroli w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wynika to wprost z artykułu 188 1 Konstytucji. Niezależnie zatem od tego, jaką rolę w prawie międzynarodowym przywiązuje się do danej umowy, nie może być ona wykluczona spod kognicji Trybunału Konstytucyjnego, skoro jest wiążącym Polskę prawem międzynarodowym. Ponadto należy dodać, że w dotychczasowym orzecznictwie normy wynikające z tej konwencji były już skutecznie kwestionowane w postępowaniu przed TK, jak na przykład w sprawie K6 przez 21, czyli praktyka trybunalska popiera te przepisy prawa. W rozpoznawanej sprawie wnioskodawca nie zakwestionował całej konwencji ani jej przepisów rozumianych jako jednostki redakcyjne aktu normatywnego co wynika ze sposobu przedstawienia zarzutów w petitum wniosku. Prokurator Generalny poddał w wątpliwość problem konstytucyjności kilku norm prawnych wywiezionych z artykułu 6 ust. 1 konwencji, o czym świadczy zakresowy sposób zaskarżenia, poprzez który można rozpoznać, o jaką regułę zachowania, czyli normę wynikającą z tej jednostki redakcyjnej konwencji chodzi. Trybunał potwierdził, że jest to dopuszczalne. Nie budzi bowiem wątpliwości, że z jednego przepisu prawnego można wywozić więcej niż jedną normę prawną, uwzględniając zasady wykładni prawa, która stanowi przecież proces zmierzający do ustalenia treści normy prawnej zawartej w przepisie prawnym, a wynikiem takiego działania jest norma prawna określonej treści. Trybunał podkreślił, że choć artykuł 188 punkt 1 Konstytucji stanowi o orzekaniu przez TK w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, to w praktyce przedmiot kontroli przed trybunałem, przedmiotem kontroli czy przedmiot kontroli przed trybunałem może być ujęty w różny sposób. W artykule 188.1 Konstytucji ustrojodawca posłużył się pojęciami określającymi w sposób rodzajowy akty normatywne. Tymczasem nie budzi wątpliwości, że przedmiotem orzekania Trybunału może być nie tylko cały akt normatywny, tym bardziej, że w praktyce kontrola całego aktu zdarza się dość rzadko, ale także jego część wyrażona redakcyjnie w formie przepisu prawnego, a w formie materialnej obejmująca normy prawne. Trybunał stwierdził też, że normy oceniane w sprawie o sygnaturze K6 na 21, mimo że wywodzone z artykułu 6 ust. 1 zdanie pierwszej konwencji, nie dotyczyły zakresu do zaskarżenia, z jakim mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Z tego względu nie zachodzi zbędność orzekania i konieczność umorzenia postępowania. Orzeczenie K6 na 21 stanowi natomiast niewątpliwie pierwszy zasadniczy fundament orzecznictwa Trybunału w kwestii konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. To tyle w kwestiach formalnych. Jeżeli przedmiotem kontroli w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym jest norma wynikająca z prawa międzynarodowego, Trybunał przy rekonstrukcji przedmiotu zaskarżenia, stosując ogólne metody działania w procesie kontroli, musi uwzględniać specyfikę tego prawa i zasady, na których opiera się dany system prawny. W tej sytuacji Trybunał uwzględnił następujące kwestie. Po pierwsze istotę prawa międzynarodowego i prawa krajowego. W tym zakresie Trybunał docenił indywidualną specyfikę każdego z tych systemów prawnych, w szczególności w aspekcie systemów źródeł prawa, sposobów tworzenia prawa, egzekwowalności, stosowania prawa i tym podobnych. Po drugie, fakt, że to konstytucja określa, jaką rolę norma międzynarodowa pełni w krajowym porządku prawnym, a także jakie miejsce zajmuje w hierarchii krajowego systemu źródeł prawa, co definiuje jej zakres skuteczności i możliwości badania. Po trzecie, skomplikowany kontekst relacji obu systemów prawnych, zarówno w aspekcie koncepcji teoretycznych, Typu dualizm, monizm, pluralizm porządków prawnych, jak i w aspekcie legalnym zdefiniowanym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 9, 87, 91 i 188. Trybunał dostrzegł też istniejący w prawie międzynarodowym mechanizm zapewniający wykonywanie zobowiązań międzynarodowych, czy zapewnianie skuteczności prawa międzynarodowego w krajowym porządku prawnym, oparty na zasadzie pacta sunt servanda, jak i ustalonej w prawie międzynarodowym zasadzie pierwszeństwa prawa międzynarodowego. Ale także fakt, że odzwierciedla to i formalnie systematyzuje treść wspomnianych przepisów Konstytucji. Trybunał przypomina jednak, że po pierwsze ta systemowa przewaga funkcjonuje w sposób specyficzny, wyłącznie w perspektywie prawa międzynarodowego. Innymi słowy, zasady te nie mają skutku automatycznego. Do osiągnięcia skutków w krajowym porządku, to jest unieważniania krajowego aktu prawa, uznanego za sprzeczny ze zobowiązaniem międzynarodowym, konieczne jest jeszcze pozytywne działanie właściwych organów państwa, podejmowane na podstawie i w procedurach prawa krajowego w zgodzie z konstytucją. Do tego czasu, niezależnie od stwierdzenia skuteczności. Od stwierdzenia sprzeczności z normą prawa międzynarodowego wszelkie akty prawa krajowego, tak normatywne, jak i akty stosowania prawa, są ważne i mają atrybut legalności, no chyba, że coś innego wynika jednoznacznie z konkretnego zobowiązania międzynarodowego lub przypisanego mu skutku konstytucyjnego. Po drugie, tego rodzaju charakter relacji był typowy dla porządku prawnego XIX i XX wieku, gdzie oba systemy prawne funkcjonowały w oparciu o spór hierarchiczny. Dziś pod wpływem wielu procesów światowy porządek prawny ewoluował. Z jednej strony z prawa międzynarodowego wyłoniło się wiele systemów, z których każdy rości sobie prawo do ostateczności uregulowania pewnych stanów faktycznych, co tworzy duży potencjał kolizyjny w różnych relacjach i na różnych poziomach, także wielostronny, szczególnie kiedy obejmują one swym zakresem te same stany faktyczne. Z drugiej, prawo międzynarodowe i prawo konstytucyjne coraz bardziej przenikają się zarówno w sferze aksjologii, jak i reguł normatywnych. Tak horyzontalnie, jak i wertykalnie. Powoduje to naturalną erozję sporu o hierarchię porządków na rzecz ich pluralistycznej koegzystencji. Skutkiem tego jest ukierunkowanie relacji systemowych na dialog polityczny, a w jego następstwie docieranie się porządków poprzez stosowne procesy legislacyjne, harmonizacyjne, budowanie systemów kolizyjnych, a nie jednoznaczne konfrontacyjne własne orzecznictwo. Oczywiście nowa sytuacja nie zakłada idealizmu. Tworzy ona warunki do dialogu i rozwiązywania ewentualnych konfliktów w dialogu, także dla organów orzeczniczych. Trybunałów stojących na szczycie hierarchii każdego z tych systemów. Nie wyklucza jednak w ostatecznych sytuacjach aktywności orzeczniczej z ich strony. Wyroki takie mogą stworzyć potencjalny konflikt. Jest to naturalny efekt poziomu złożoności współczesnych relacji międzynarodowych i aspiracji każdego z tych organów do bycia panem systemu, a w szczególności jego roli strażnika systemu. Powyższe dotyczy również krajowych trybunałów konstytucyjnych. Dlatego Współczesnej praktyce międzynarodowej i konstytucyjnej znany jest szereg przypadków, kiedy trybunały konstytucyjne kontrolowały i modyfikowały orzecznictwo międzynarodowe, w tym orzeczenia Trybunału Praw Człowieka czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy wynikające z tych orzeczeń lub wykreowane na ich podstawie normatywne zobowiązania międzynarodowe, jak i wręcz blokowały ich wykonanie przez państwo. Tego rodzaju aktywność oparta była na argumentach takich jak na przykład niedostosowanie prawa krajowego do celu, jaki wyznaczył wyrok, czyli sprzeczność systemowa, przekroczenie przez Trybunał międzynarodowy swoich kompetencji przy jego wykonywaniu, czy sprzeczność wyroków z fundamentalną normą konstytucyjną. Aktywność ta znalazła przychylność części przedstawicieli doktryny prawa, który nazwali tacy, którzy nazwali takie działanie korzystaniem z konstytucyjnego prawa do oporu, jakie ujawnia się w sytuacjach, kiedy w zderzeniu standardów krajowych i międzynarodowych dochodzi do konieczności ochrony fundamentalnych elementów porządku konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny zgadza się z tą praktyką i poglądami. Trybunał przypomina, że to Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej a Trybunał jest strażnikiem. W zakresie jego zadań konstytucyjnych leży ochrona systemu prawnego przed funkcjonowaniem w nim norm sprzecznych z konstytucją a organów państwa przed działaniem na podstawie takich norm, szczególnie jeżeli normy te w sposób rażący godzą w fundament systemu konstytucyjnego. Zajmując się niniejszą sprawą, Trybunał uwzględnił też specyfikę orzeczeń trybunałów międzynarodowych. Trybunał Konstytucyjny przypomina, że orzeczenia te nie są zwykłym aktem stosowania prawa, ale stanowią też źródło prawa międzynarodowego, o czym można dowiedzieć się w każdym podręczniku do prawa międzynarodowego. Oczywiście prawo międzynarodowe nie jest prawem precedensowym. To więc ta, to, tak więc nie sam wyrok jest źródłem wprost, ale ujawniona lub stworzona przez niego norma która może stanowić nakaz konkretnego zachowania się podmiotów tego porządku w innych sytuacjach faktycznych niż ta, w której została ujawniona, utworzona, czy stanowić podstawę prawną dla innych orzeczeń. Inaczej mówiąc, samo orzeczenie jest nie tyle formalnym, bezpośrednim źródłem prawa, ile niewiążącym źródłem poznania wiążącego prawa. Sam wyrok jest nośnikiem normy. Stanowi to konsekwencję specyfiki prawa międzynarodowego, które cechuje się niedookreślonością konstrukcyjną nie tylko jako zbiór aktów, ale także jako pojedyncze przepisy. Specyfika ta jest spowodowana różnymi czynnikami i wynika np. z istoty tekstów pisanych, które używają skomplikowanej specjalistycznej formuły, z istnienia kilku równoprawnych, a różniących się wersji językowych traktatów, czy wreszcie ze specyfiki badanego problemu, konieczności usunięcia luki prawnej, czy wyjścia. Z pojawiającego się konfliktu norm. Ponadto problem braku jednoznaczności w rozumieniu aktu prawnego czy pojedynczego przepisu bardzo często stanowi efekt świadomego działania państw, które poprzez ogólną lub niedookreśloną treść traktatu, przepisu, łatwiej dochodzą do konsensusu umożliwiającego jego zawarcie. Wywodzenie z takich przepisów konkretnych norm prawnych, znajdujących zastosowanie podczas orzekania przez Trybunał Międzynarodowy w indywidualnej sprawie, jest więc działaniem naturalnym. Aby orzec na podstawie takiego przepisu, Trybunały Międzynarodowe muszą orzekać w sposób prawotwórczy. W tym zakresie jest powszechna zgoda, w co ujawniają poglądy doktryny już od połowy XX wieku, a może nawet i wcześniej. A tak wykreowana norma prawa międzynarodowego ma dwa wymiary. Po pierwsze tworzy prawo w konkretnym sporze i staje się podstawą do konkretnego orzekania. Co samo w sobie jest w perspektywie tradycyjnej roli prawa międzynarodowego dozwolone w tym systemie, choć już z perspektywy współczesnych standardów praworządności wydaje się niepraworządne, bo sąd, przynajmniej w kontynentalnej kulturze prawa, nie powinien orzekać na podstawie ustanowionego przez siebie prawa. Po drugie, ze względu na specyfikę prawa międzynarodowego wykracza poza sporny stan faktyczny i staje się potencjalną lub faktyczną podstawą normą służącą kolejnym przypadkom orzeczniczym w danym reżimie prawnym. W ten sposób ujawnia się jej charakter generalno-abstrakcyjny, a samo działanie sędziowskie nabiera cech systemowego stanowienia prawa, czym wkracza w obszar tradycyjnie przypisywany władzy politycznej. To powoduje, że działalność prawotwórcza Trybunałów Międzynarodowych ma istotne i coraz większe konsekwencje dla prawa do demokratycznego samostanowienia. Innymi słowy, wpływa coraz mocniej na suwerenne władztwo państwowe. I nie chodzi tu tylko o wpływ norm wykreowanych przez trybunały międzynarodowe na prawo międzynarodowe, a więc definiujących konkretne zachowanie państwa w tym systemie, ale też o krajowe skutki tak tworzonych norm, które przecież powstają z pominięciem procedur właściwych dla prawodawstwa krajowego, tak w zakresie tworzenia, jak i nadania cech aktu prawa a poprzez różne konstrukcje konstytucyjne przedostają się do krajowego systemu prawa. Jest to nowa treść normatywna przepisów, na związanie się, którymi Parlament Krajowy wydał wprawdzie swoją zgodę, ale działał nie znając nowego, dekodowanego przez Trybunał Międzynarodowy brzmienia normatywnego, a przecież co do zasady, bez takiej zgody przepisy te nie wiązałyby państwa, które pomijając standardy kogentywne nie musiałyby ich przestrzegać. Jest też możliwe, że nowa treść normatywna przepisu może przeobrażać przepis tak istotnie, że straci on kształt, na jaki państwa zgodziłyby się na etapie zawierania traktatu, gdyby ją znały. Co więcej, rezultat działania może, trybunałów międzynarodowych może nawet przekraczać granice zwykłej woli polityczno-prawnej i osiągnąć treść normatywną, na jaką państwa nie mogłyby się zgodzić na etapie wiązania się, czyli ratyfikacji, bo dana treść normy kolidowałaby z ich porządkiem konstytucyjnym. Nie dyskutując na temat zakresu i podstaw, powyższe wskazuje czy pokazuje niewątpliwie zasadność istnienia konstytucyjnej kontroli takiej trybunalskiej aktywności. Europejski Trybunał Praw Człowieka jest trybunałem międzynarodowym utworzonym w trybie konwencji. Jego, zda, jego zadaniem jest działalność orzecznicza określona konwencją. Instrumentem normotwórczym jest artykuł 32 konwencji wyposażający ten Trybunał w prawo do dokonywania wykładni konwencji w kontekście wykonywania czterech uprawnień rozpatrywania skargi państw, skarg indywidualnych, na wezwanie rady ministrów oraz Komitetu Ministrów, przepraszam, oraz przy wydawaniu opinii doradczych. Podstawowym instrumentem interpretacji używanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka jest wykładnia funkcjonalna prowadzona w sposób dynamiczny. Wynika to z uznania konwencji za living instrument, a więc akt zmieniający swoje znaczenie i treść wraz ze zmieniającym się światem. Skutkuje to w kontekście ogólnych sformułowań treści przepisów konwencji potrzebą dynamicznego rozumienia tych przepisów zgodnie z aktualnymi, zmieniającymi się z upływem czasu warunkami społeczno-politycznymi, kulturowymi czy prawnymi. Specyfiką takiego rozumowania jest, że to Trybunał Praw Człowieka, jako organ stosujący przepisy konwencji, ocenia kiedy i w jakim zakresie dokonuje redefinicji pojęć zawartych w przepisach. W konsekwencji powstała w orzecznictwie tego Trybunału koncepcja Implied Rights, praw wyprowadzanych z przepisów konwencji, oraz koncepcja pojęć autonomicznych. To wszystko tworzy jednak pytanie o granice tak daleko idących zmian. Można się zgodzić, że w demokratycznym społeczeństwie istnieje pewien wspólny, ewoluujący katalog standardów chroniących człowieka. Ale samo istnienie katalogu czy nawet demokratycznego społeczeństwa nie tłumaczy prawa Trybunału Praw Człowieka do takiego rekonstruowania normatywnej treści przepisów, że w tym procesie dochodzi do arbitralnego przełamywania indywidualności wynikających z różnic kulturowych i narodowych czy konstrukcji ustrojowych państw. Różnice te mają często konstrukcyjne, konstytucyjne oparcie, a więc znajdują umocowanie w akcie stojącym wyżej niż umowa międzynarodowa, jaką ciągle jest konwencja, przynajmniej z polskiej konstytucyjnej perspektywy. Oczywiście prawa człowieka ulegają ewolucji, ale interpretacja nie może zastępować formalnych zmian traktatowych. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma prawa do modyfikacji autentycznego tekstu. Według własnej wizji sędziów, szczególnie kiedy w ten sposób następuje ingerencja w krajowe konstytucyjne konteksty prawa i to z oczekiwaniem skutku związania się nim państwa, to działanie stanowi integrację, ingerencję w wolę demokratycznego społeczeństwa przejawianą poprzez działanie parlamentu. Jest to tym bardziej uzasadnione, że dla Polski skutek tak ukształtowanej normy konwencyjnej ma charakter dualistyczny. Po pierwsze, jego efektem jest jednostkowe orzeczenie, a więc wyrok tworzący konkretne zobowiązanie prawno międzynarodowe. Jednak w specyfice konwencji nie chodzi tylko o jednostkową sprawę czy zadośćuczynienie. Skoro Rzeczpospolita Polska ma obowiązek przestrzegania wiążącego ją prawa międzynarodowego, to państwo wykonując taki wyrok bada też jego skutki dla systemu in generalis i dokonuje stosownych zmian. W tym wymiarze konstytucyjna kontrola stanowi więc instrument państwa kontrolujący jakość nie tylko w sferze krajowego stosowania prawa międzynarodowego, ale też jakość przekształcania swojego porządku prawnego w krajowych procedurach legislacyjnych, utrzymując działania te w konstytucyjnych ramach. Po drugie, skutkiem wyroku może być przekształcenie się normy wywiedzionej w indywidualnej sprawie w normę natury generalno-abstrakcyjną która nie tylko stanowi potencjalną podstawę kolejnych rozstrzygnięć Trybunału Praw Człowieka w podobnych sprawach, ale w efekcie praktyki organów państwowych w związku z funkcjonowaniem w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej artykułu 91 ust. 2 bezpośrednio wchodzi do krajowego obrotu prawnego i ma pierwszeństwo stosowania przed ustawami. Cechą tej ostatniej sytuacji jest to, że już nie tylko tworzenie normy, ale również jej wejście do obrotu krajowego odbywa się z pominięciem krajowej procedury legislacyjnej. Proces taki jest więc podwójnie ułomny z perspektywy zasady demokratyzacji, demokracji i legitymizacji prawa, a to przecież z powodu tej ułomności. Nie tylko orzeczenia Trybunału Praw Człowieka, ale co do zasady wyroki trybunałów międzynarodowych, nie są obdarzone atrybutem bezpośredniej skuteczności w krajowym systemie prawnym, a jedynie obowiązkiem wykonania. To ta cecha uzasadnia krajową kontrolę na etapie przenoszenia skutków takich wyroków do prawa wewnętrznego, bo reguły i warunki tego procesu zawsze określa krajowa konstytucja. Jedną z for takiej państwowej kontroli jest właśnie możliwość sprawdzania konstytucyjności norm powstałych w wyniku prawotwórczego skutku wyroku. Jest to tym bardziej ważne w specyfice polskiej, bo charakteryzują się one nadrzędnością wobec norm krajowych. Co ważne, w tak rozumianej kontroli konstytucyjności nie chodzi o nadzór nad ogólną działalnością Trybunału Praw Człowieka, ale zawsze o konkretny, konstytucyjny kontekst badanego przypadku. Czyli odpowiedź na pytanie, czy w związku ze wskazanymi wzorcami konstytucyjnymi Europejski Trybunał Praw Człowieka mógł wykreować określoną normę zaskarżonego przepisu umowy międzynarodowej. Jest to niezależne od tego, czy norma ta została następnie użyta wyłącznie jako podstawa do zbadania i oceny indywidualno-konkretnej sytuacji skarżącego, ale w efekcie tego procesu, a w efekcie tego procesu Trybunał Praw Człowieka przyjął rozstrzygnięcie pozostające w sferze prawa międzynarodowego i posiadające wyłącznie atrybut wykonalności w krajowym porządku prawnym, czy też jej skutki poszły dalej, została uznana przez praktykę jej stosowania przez organy krajowe za część obowiązującego w Polsce systemu normatywnego. A w konsekwencji tego ostatniego stanowi podstawę prawną działania tych organów. Oba wskazane konteksty tworzą bowiem konstytucyjną perspektywę, a więc upoważniają Trybunał Konstytucyjny do badania przedstawionych problemów. Niezależnie od powyższego warto zaznaczyć, że konstytucyjna kontrola stanowi wyraz dialogu trybunalskiego, w tym przypadku Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i umożliwia formułowanie postulatów konstytucyjnych wobec żyjącego przecież i stale ewoluującego systemu konwencji. Konkretyzując powyższe rozważania w obszarze orzekania przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie zgodności umów międzynarodowych z Konstytucją, a więc i konwencją, trybunał stwierdził, że skoro z jednej strony, zgodnie z artykułem 9 Konstytucji Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego, a z drugiej zgodnie z artykułem 87 ust. 1 Konstytucji ratyfikowana umowa międzynarodowa jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, to muszą istnieć sposoby, dzięki którym będzie można weryfikować jej zgodność z konstytucją. Potwierdza to fakt, że ustrojodawca. Przewidział stosowny mechanizm weryfikacji w artykule 188 punkt 1 Konstytucji. W tym kontekście, jak i przy uwzględnieniu specyfiki prawa międzynarodowego i orzecznictwa międzynarodowego, kontrola trybunalska obejmuje tak treść norm, jak i proces ich powstania w drodze orzeczniczej, w tym kompetencje do ich ukształtowania. Trybunał Konstytucyjny zwraca też uwagę, że działalność prawotwórcza Trybunału Międzynarodowego jest tylko jednym z kryteriów oceny, która ma doprowadzić TK do odpowiedzi na pytanie, czy norma umowy międzynarodowej jest zgodna czy niezgodna z konstytucją. Przedmiotem tak prowadzonej oceny jest cały czas norma konwencyjna. Oznacza ona, Zatem ona, jej ostateczny kształt jest bezpośrednim celem. Sama działalność Trybunału Międzynarodowego jest istotna o tyle, o ile daje TK argumenty na niekonstytucyjność normy prawa międzynarodowego. Ma to związek z faktem, że ukształtowana w procesie stosowania prawa treść normy może odbiegać od literalnego brzmienia przepisu, a organy stosujące prawo, w tym przede wszystkim sądy i trybunały, mogą w procesie stosowania prawa wydobywać z aktów normatywnych. Treści, które, nie, które są nie do pogodzenia z normami, zasadami lub wartościami, których poszanowania wymaga konstytucja, a przeniesione w obszar prawa krajowego mogą destabilizować jego system, jak i życie społeczne. A przecież wszelkie koncepcje prawa, nawet te skrajnie sprzeczne, zgodnie stwierdzają, że główną rolą prawa jest stabilizacja. Powyższy problem można rozwiązać jedynie w ten sposób, że Trybunał Konstytucyjny zachowa prawną odpowiedzialność za, pod za podstawy prawne i krajowe skutki międzynarodowych orzeczeń. Oznacza to, że wpływ prawa międzynarodowego i orzeczeń prawnomiędzynarodowych na obowiązki państwa i krajowy system prawny określany będzie według prawa konstytucyjnego. Konstytucja prowadzi i kanalizuje normalny proces polityczny, a także stanowi centralny mechanizm, który stabilizuje rozdział i interakcję prawa i polityki. Tego rodzaju funkcji, pewnego filtra legislacyjnego, brakuje w porządku międzynarodowym. Kontrolując prawo międzynarodowe orzecznicze działania normotwórcze, Trybunał Konstytucyjny nadaje im ramy praworządności. W ten sposób z perspektywy prawa międzynarodowego powstaje konstytucyjna ochrona demokratycznego prawa do samostanowienia, a z perspektywy konstytucyjnej realizuje się zasada konstytucjonalizmu, która jest jednym z elementów państwa prawnego. Zgodność z konstytucją jest cechą systemu prawnego, a jeśli w danym państwie, tak jak w przypadku Polski, podstawą porządku jest hierarchiczna budowa systemu aktów normatywnych, a konstytucja stanowi akt normatywny o najwyższej mocy prawnej, to znaczy, że muszą istnieć również mechanizmy gwarantujące taki porządek. Wychodząc z powyższego stanowiska, Trybunał dokonał rekonstrukcji przedmiotu kontroli i problemów konstytucyjnych. Szczegóły rekonstrukcji znajdą się oczywiście w pisemnym uzasadnieniu. W tym miejscu Trybunał jedynie stwierdza, że w serii orzeczeń Trybunału Praw Człowieka nie tylko zostały wywiedzione normy w kontrolowanym przepisie konwencyjnym, ale też wskutek artykułu 92, 91 ust. 2 Konstytucji w praktyce sądowej przeszły do systemu prawa krajowego. To ostatnie pokazuje szereg orzeczeń sądów krajowych. Tak powszechnych, jak i Sądu Najwyższego, wydanych po wydaniu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Szczegóły też w uzasadnieniu pisemnym. Istnieje więc wskazany, zrekonstruowany przedmiot kontroli. Przejdę teraz do oceny zgodności z konstytucją kwestionowanych norm prawnych. Zarzut pierwszy, który został orzeczony w punkcie pierwszym yy, sentencji. W odniesieniu do pierwszego punktu, do pierwszego zarzutu należy stwierdzić, że w polskim prawie nie ma prawa podmiotowego sędziego do zajmowania funkcji w strukturze organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Nie przewiduje go ani konstytucja, ani ustawy. Na pewno prawo to nie wynika z artykułu 60 Konstytucji. Zawiera ten artykuł zawiera prawo dostępu do służby publicznej na równych zasadach. Z przepisu tego nie wynika jednak prawo do sprawowania określonych funkcji w strukturach władzy publicznej, na, byku, na przykład do bycia prezesem sądu prawo podmiotowe do piastowanego urzędu w tym dopiastowanej funkcji administracyjnej w sądzie przez czas wyznaczony kadencją nie wynika również z artykułu 180 ust. 1 Konstytucji mówiącego o nieusuwalności sędziego o czym dość zaskakująco próbował z czym dość zaskakująco próbował powiązać to prawo Trybunał Praw Człowieka dokonując w ten sposób własnej wykładni artykułu 180 ustęp 1 Konstytucji w celu uzyskania normy prawnej Trybunał Konstytucyjny odrzuca takie rozumienie Konstytucji nie tylko z tego powodu, że jej wykładnia nie należy do kompetencji Trybunału Praw Człowieka, ale też z powodu nietrafności rozumowań. W pisemnym uzasadnieniu Trybunał zrobi w tym kontekście szerszy wywód, który pozwoli Trybunałowi Praw Człowieka zweryfikować wiedzę na ten temat. W tym miejscu tylko Trybunał Konstytucyjny przypomni, że zasada ta dotyczy, ta dotyczy statusu sędziów, a więc działalności. Orzeczniczej, a nie funkcji administracyjnych wykonywanych przez sędziów. Nie jest też prawem podmiotowym, przesądza o tym treść Konstytucji. A wobec tego, że to Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej, w systemie prawnym nie mogą istnieć normy niższego rzędu, także te wynikające z ratyfikowanych umów międzynarodowych, które byłyby w tym zakresie sprzeczne z Konstytucją albo tworzyłyby z pominięciem Konstytucji dodatkowe standardy statusu sędziego. Działanie Trybunału Praw Człowieka tworzące taką normę stanowiło więc po pierwsze pominięcie przepisów prawa krajowego, w tym przepisów konstytucyjnych, a po drugie nieuprawnioną i nielogiczną kreację, kreację nieznanej prawu krajowemu normy i umieszczenie jej w treści artykułu 6 ust. 1 Konstytucji w pojęciu praw i obowiązków o charakterze cywilnym. Umieszczenie takiej normy w artykule 6 ustęp 1 konwencji i nadanie prawu sędziego do sprawowania funkcji administracyjnej w sądzie ochrony konwencyjnej stanowiła nieuprawnioną ingerencję w polski system prawny, tym samym naruszyło zasadę nadrzędności konstytucji wynikającą z jej artykułu 8 ustęp 1. Notabene, jeżeli takie prawo istniałoby, to ze względu na charakter publiczno-prawny nie byłoby prawem cywilnym i także nie mieściłoby się w perspektywie artykułu 6 ust. 1 Europejskiej konwencji o ochrony praw człowieka. Trybunał konstytucyjny ocenił też, że norma zakwestionowana w zarzucie pierwszym była sprzeczna z artykułem 89 ustęp 1 punkt 2 konstytucji. Artykuł ten wprowadza uwarunkowanie dopuszczalności ratyfikacji umowy międzynarodowej od zgody parlamentu. To znaczy, jeżeli umowa międzynarodowa zawiera pewne treści, to jej ratyfikacja musi być poprzedzona zgodą wyrażoną w formie ustawy. Jedną z grup umów wymagających ratyfikacji za uprzednią, formą, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są te, które dotyczą wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji. Oznacza to, że kształtowanie statusu jednostki w umowie międzynarodowej nie może odbywać się bez udziału parlamentu. Oczywiście po ratyfikacji skutek dynamiki wykładni działalności Trybunałów Międzynarodowych, treść norm wynikających z przepisów umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka może co do zasady ewoluować. Jednak jeżeli treść normy prawnomiędzynarodowej ukształtowana ukształtowanej w takim procesie stałaby się sprzeczna z przepisami Konstytucji, to daną normę trzeba ocenić jako wprowadzoną do polskiego systemu prawnego niezgodnie z artykułem 89 ust. 1 punkt 2 Konstytucji. I z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Norma wskazana w zarzucie pierwszym jest też sprzeczna z artykułem 176 ust. 2 konstytucji, z którego wynika, że ustrój sądów określa ustawa. Sprzeczność ta wynika z tego, że Trybunał Praw Człowieka wywiódł ją arbitralnie z treści konwencji, wbrew treści tego przepisu konstytucyjnego. Treść artykułu 176 ust. 2 Konstytucji realizuje założenie, by wszystkie istotne rozstrzygnięcia normatywnie, normatywne w sferze sądowej ochrony prawnej, jako szczególnie istotnej dla ochrony praw i wolności, pochodziły od parlamentu. Tylko akt parlamentu nadaje prawom i wolnościom gwarancyjny charakter i wyposaża we właściwą... Ich range, randze legitymację demokratyczną, a także pozwala na zapewnienie większej stabilności stanu prawnego, koniecznej z punktu widzenia efektywności prawa do sądu. Oczywiście, konstytucyjne wskazanie co do zasady ustawy jako aktu właściwego dla jakiejś regulacji nie oznacza, że pewnych zagadnień należących do materii ustawowej nie można delegować na zasadach konstytucyjnych do określenia w innych aktach normatywnych. W dotychczasowym orzecznictwie TK przyjęto jednak, że im większa stopniowa, im, wiek, im większym stopniu materia dotyczy kwestii podstawowych dla pozycji jednostki, tym pełniejsza musi być regulacja ustawowa i tym mniej miejsca pozostanie dla odesłań do aktów wykonawczych. Wymaganie to odpowiednio należy odnieść do ustaw regulujących ustrój i właściwości sądów. W tym kontekście Szczególne znaczenie ma spełnienie wymogów upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia wynikającego z art. 92 ust. 1 Konstytucji. W odniesieniu do regulacji ustroju i właściwości sądów, formuła ustawy ma jeszcze jeden ważny kontekst. Materia ta nie tylko dotyka pozycji prawnej jednostki, ale też jest szczególnie ważna z punktu widzenia konstytucyjnej zasady podziału władzy, artykułu 10 Konstytucji, oraz zasady odrębności i niezależności sądów jako elementu władzy sądowniczej, artykuł 173 Konstytucji. Konstytucyjny nakaz regulacji ustawowej pozwala bowiem złagodzić ryzyko zbyt daleko idącej ingerencji władzy wykonawczej, funkcjonowanie władzy sądowniczej i podkreśla organizacyjną odrębność tych segmentów władzy. Dlatego to w ustawie powinny być ustalone wszelkie podstawowe elementy ustroju, właściwości postępowań sądowych, a za ich kształt powinna odpowiadać władza ustawodawcza, która powinna dokonać tego w taki sposób, aby przyjęte rozwiązania po pierwsze zapewniały, zapewniały realizację innych nakazów Konstytucji, takich jak prawo do sądu czy odrębność i niezależność władzy sądowniczej, po drugie respektowały ustanowione na poziomie konstytucyjnym elementy struktury sądownictwa, a także regulacje odnoszące się do zakresu kompetencji sądów. W dotychczasowym orzecznictwie TK wzorzec z artykułu 176 ust. 2 Konstytucji był odnoszony przede wszystkim do dopuszczalności uregulowania określonych Zagadnień z zakresu ustroju, właściwości i postępowań przed sądami w aktach podustawowych, nie był natomiast przedmiotem analizy w kontekście, na ile dana materia może być uregulowana w umowach międzynarodowych. Z tego punktu widzenia niniejszy wymóg trybunalski stanowi nowum prawne. Trybunał Konstytucyjny jest oczywiście świadomy, że zgodnie z artykułem 89 ust. 1 punkt 5 konstytucji mogą zaistnieć sytuacje polityczne, w których ustawodawca będzie musiał podjąć decyzję co do wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej dotyczącej spraw uregulowanych w ustawie lub dla których konstytucja wymaga ustawy. Sytuacja taka stanowić będzie przypadek, w którym umowa międzynarodowa miałaby regulować materie objęte obowiązującą regulacją ustawową oraz materie należące do tzw. wyłączności ustaw. To ostatnie pojęcie po wejściu w życie Konstytucji z 1997 roku rozumie się w ten sposób, że źródłem normy prawnej obowiązującej w Polsce powinna być ustawa, to jest bezpośrednio ustawa lub akt wydany na podstawie lub przy udziale ustawy. Dlatego konieczne jest wskazanie konstytucyjnych ram w tym zakresie i szerszy wywód. Konstytucja zawiera różne przepisy odsyłające do ustawy. Odesłania te mają rozwijać i konkretyzować przepisy konstytucyjne i zapewnić stosowanie konstytucji. W ten sposób realizuje się zasada konstytucjonalizmu w wymiarze materialnym. Do takich przepisów konstytucyjnych należą te, które w ustawach nakazują określić ustrój i organizację organów państwa. W obszarze konstytucyjnego nakazu regulacji ustawowej doktryna wyodrębnia dodatkowo instytucję tzw. kwalifikowanej wyłączności ustawy. Jej treścią jest nakaz ustrojodawcy, aby określona materia była regulowana aktem parlamentu, a udział egzekutywy w stanowieniu prawa był albo całkowicie wyłączony, albo ograniczony tylko do kwestii całkowicie drugorzędnych i technicznych. Takie ujęcie ma powodować podwyższenie standardu poprawności legislacyjnej, wymaganego od przepisów regulujących te materie oraz ich legitymizację poprzez działanie organu wybieranego w powszechnych wyborach, a więc podlegającego kontroli politycznej wyborców. W literaturze przedmiotu kwalifikowana wyłączność ustawy dotyczy w szczególności takich obszarów materialnych jak po pierwsze ograniczenie wolności i praw jednostek, po drugie kształtowanie treści obowiązków jednostek, po trzecie kwestii o istotnym znaczeniu dla ustroju państwa, po czwarte organizacji i trybu działania organów władzy publicznej. Z powyższych ustaleń wynika, że odesłania do ustawy zawarte w Konstytucji dotyczą zasadniczo wykonania nakazu konstytucyjnego w drodze ustawy. Ewentualnie, choć z dużą ostrożnością, mogą być przenoszone do aktów ściśle z ustawami powiązanych poprzez konkretne rozwiązania konstytucyjne. Przepisy konstytucyjne odsyłające do ustaw nie mogą jednak być traktowane jako generalnie odsyłające również domyślnie do umów międzynarodowych, nawet gdyby miały to być umowy ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Za takim stanowiskiem przemawiają następujące argumenty. Po pierwsze, gdyby racjonalny ustrojodawca chciał umożliwić regulację ustroju organizacji sądownictwa w umowie międzynarodowej, to wskazałby to wprost w tym lub w innym przepisie Konstytucji. Konstytucja zawiera liczne odesłania do umów międzynarodowych i różnicuje możliwość regulowania danych zagadnień w ustawach i umowach. W kilku przypadkach. Odsyła zarówno do regulacji ustawowej, jak i prawno międzynarodowej, co świadczy o tym, że ustrojodawca odróżnia te źródła prawa i przypisuje im inne znaczenie. Po drugie, zobowiązanie do przestrzegania wiążącego polskę prawa międzynarodowego nie oznacza, że to prawo może w dowolny sposób zastępować ustawodawcę i tworzone przez niego akty ustawodawcę, a tworzone przez niego, i tworzone przez niego akty normatywne, czyli ustawy. Sposób związania Polski prawem międzynarodowym wyznacza konstytucja. Po trzecie, obowiązek wykładni ustaw w zgodzie z wiążącym Polskę prawem międzynarodowym nie oznacza, że określone materie należące do wyłączności ustawowej mogą być automatycznie przedmiotem regulacji prawa międzynarodowego. Wykładnia nie jest instrumentem zmiany istoty przepisu. Po czwarte, ewentualne przekazanie krajowych kompetencji organów władzy państwowej. A więc także kompetencji do stanowienia prawa w określonym zakresie i określonej treści może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy międzynarodowej ratyfikowanej w trybie artykułu 8. 90 Konstytucji. Nie wystarcza tu zwykła ratyfikacja nawet za zgodą wyrażoną w ustawie. Należy jednak przy tym zauważyć, że materie dotyczące zagadnień związanych z realizacją funkcji państwa i organizacji jego organów stanowią element tożsamości konstytucyjnej Polski, a więc to do zasady nie można ich przekazać do kształtowania poza państwem w żadnym trybie. Po piąte, formuła ustawy ma zapewnić odpowiedni poziom legitymizacji demokratycznej władzy sądowniczej i wyłączyć wpływ na nią władzy wykonawczej. Tych zadań nie realizuje umowa międzynarodowa, nawet jeżeli podlega ratyfikacji za uprzednią zgodą ustawową. Oczywiście możemy tu mówić, że tak ratyfikowana umowa ma związek z ustawą, ale Trybunał przypomina, że jest to wyłącznie związek o charakterze formalnym, a nie treściowym. Ustawodawca wyraża tu jedynie zgodę lub jej odmawia na związanie się umową, a nie ma żadnego wpływu na kształt i treść jej przepisów. Treścią tą, jako element, jako elementem, czy treścią jako element polityki zagranicznej, kształtuje w ramach swoich uprawnień konstytucyjnych władza wykonawcza, a ratyfik, czyli rząd, a ratyfikacji dokonuje prezydent. Jest więc to sprzeczne z istotą obowiązku wyłączności ustawy. W świetle powyższego jest jednoznaczne, że w odniesieniu do artykułu 176 ust. 2 Konstytucji Zarówno wykładnia językowa, systemowa, jak i funkcjonalna przemawiają za tym, że przepis ten odnosi się do tzw. kwalifikowanej wyłączności ustawowej. W treści tego wzorca nie mieści się więc możliwość określania ustroju, właściwości i postępowania przed sądami w rozumieniu konstytucyjnym w drodze umów międzynarodowych. W tym miejscu Trybunał dodatkowo wyjaśnia, że ograniczenie wywiedzione z artykułu 176 ust. 2 Konstytucji dotyczy kontekstu ustrojowego, bo taki charakter ma ten przepis. Nie chodzi w nim o aspekt gwarancji praw jednostki czy poziomu ich standardów realizowanych poprzez zapewnienie prawa do sądu. Zapewnieniu tego rodzaju gwarancji służą inne przepisy, wzorce konstytucyjne, np. artykuł 45 ust. 1 Konstytucji. W tym kontekście materialne regulacje w umowie międzynarodowej są dopuszczalne, choć musi być spełniony tryb ratyfikacji z artykułu 89 ust. 1 Konstytucji. Trybunał przypomina jednak, że sam artykuł 45 ust. 1 Konstytucji nie stanowi w niniejszej sprawie wzorca. Artykuł 176 ust. 2 Konstytucji ma zagwarantować wyłączność władztwu państwa, a konkretnie parlamentu w procesie kształtowania ustroju i właściwości sądów, a więc tego pionu władzy sądowniczej, który realizuje jedną z funkcji państwa, to jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Owszem, kwestie... Te, to jest artykuł 176 ust. 2 i artykuł 45 ust. 1, są ze sobą funkcjonalnie powiązane, bo organizacja sądów ma zapewniać realizację prawa do sądu. Niedopuszczalne jest jednak podejmowanie prób odwracania tego kontekstu i ingerowanie w kształt ustroju i właściwości sądownictwa z perspektywy prawa do sądu, czyli wchodzenie w rolę ustawodawcy, nawet negatywnego, co obserwujemy w kontrolowanych działaniach Trybunału Praw Człowieka. Kontrola prawa do sądu może dotyczyć wyłącznie działania sądu w konkretnym przypadku, a nie prowadzić do abstrakcyjnej oceny umocowania części sądownictwa w systemie ustroju państwa i jego organizacji. Działania podejmowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka stanowi wistecie próbę przedefiniowania treści konstytucyjnego trójpodziału władzy w Polsce. I ingerencje w konstytucyjne kompetencje oraz umocowanie organów. Wykracza to poza istotę konwencji i funkcję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Materii określonych w artykule 176 ust. 2 Konstytucji nie może kształtować żaden akt prawa międzynarodowego ani tym bardziej prawotwórcza działalność jakiegokolwiek organu, międzynarodowego czy krajowego, ale wyłącznie polska władza ustawodawcza. Jedynie w przypadku orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne, organ ten może kształtować ustrój sądownictwa poprzez orzekanie w sprawie zgodności regulujących te, tę problematykę ustaw z Konstytucją. Ale w tym kontekście nawet TK decyduje wyłącznie o kształcie ustawy i bycie jej poszczególnych przepisów, a nie kreuje nowych, nieznanych Konstytucji treści aktów normatywnych czy norm prawnych. Wobec powyższego Trybunał orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji. Jeżeli chodzi o zarzut drugi, orzeczony w punkcie drugim litera AB, problem konstytucyjny dotyczył zakresu pojęcia sądu ustanowionego ustawą. Trybunał zwrócił uwagę, że choć wykładnia pojęć konstytucyjnych ma charakter autonomiczny, a interpretacja konwencji w dopuszczalnym przez artykuł 32, więc. Ograniczonym zakresie należy do Trybunału Praw Człowieka, to zewnętrzne granice tej wykładni wyznacza zgodna wola państw stron konwencji na związanie się tą konwencją, a przynajmniej w Polsce także przepisy konstytucyjne. Zgodnie z artykułem 87 ust. 1 konstytucji ratyfikowana umowa międzynarodowa jest częścią prawa powszechnie obowiązującego, a z artykułu 188 punkt Konstytucji dotyczących kompetencji Trybunału Konstytucyjnego do badania hierarchicznej zgodności prawa, wynika jej miejsce w krajowym porządku prawnym. Zatem przy ustalaniu, czy sąd jest ustanowiony ustawą, konieczne jest oparcie się o prawo krajowe, w tym powszechnie obowiązujące orzecznictwo TK, które będzie stanowiło odpowiedź w tym zakresie. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie może przy tym dekodować krajowego stanu prawnego dotyczącego sądów, sądu ustanowionego w ustawie w sposób dowolny i arbitralny z różnych aktów i orzeczeń innych sądów. Przez wiele lat orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka było kształtowane w tym duchu. Istotą było jedynie założenie, że organizacja sądownictwa i właściwość sądów w państwie demokratycznym nie może zależeć od swobodnej decyzji władzy wykonawczej, ale musi być regulowana prawem przyjętym przez parlament. Był to wyraz zasady podziału i równowagi władzy. Sądem był tylko organ powołany z woli ustawodawcy, wyposażony tym samym w legitymizację demokratyczną. W ten sposób norma wynikająca z artykułu 6 ust. 1 zdanie pierwszej konwencji w zakresie dotyczącym przesłanki sądu ustanowionego ustawą gwarantowała, że orzeczenia wydawać będzie skład sądu ukształtowany zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi ustroju sądów. Do przełomu doszło jednak w sprawie Gomondor Gum Andri Adstradson przeciwko Irlandii. Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął tam, czy naruszenie prawa krajowego, które miało miejsce w procesie powoływania, automatycznie wpłynęłoby na zdolność sędziego do wymierzania sprawiedliwości, i czy udział takiego sędziego w późniejszych sprawach naruszyłby gwarancję, że sąd musi być ustanowiony ustawą? W celu odpowiedzi na takie pytanie Trybunał Praw Człowieka dokonał rekapitulacji swojego dotychczasowego stanowiska i sformułował test dotyczący oceny sądu ustanowionego ustawą, składający się z trzech zasad szczegółowych. W tym miejscu też Trybunał odeśle do pisemnej, wersji uzasadnienia. Na cele tu wywodu ustnego spłynęło jednak, że po pierwsze Europejski Trybunał Praw Człowieka nie uznał w tym wyroku, że jest władny do narzucania państwom stroną konwencji jednolitych rozwiązań w zakresie powoływania sędziów. Trybunał ten potwierdził różnorodność systemów nominacji sędziowskich w poszczególnych państwach. Wyjaśnił, że samo przyjęcie modelu zakładającego decydujący wpływ władzy wykonawczej nie może pozbawiać danego sądu przymiotu ustanowionego ustawą. Znaczenie ma natomiast wykluczenie arbitralnej ingerencji, w tym ze strony władzy wykonawczej, w procedurę powoływania sędziów. Po drugie, Trybunał Praw Człowieka wskazał też, że pojęcie ustawa w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 zdanie pierwsze konwencji obejmuje przepisy prawne określające sposób ustanowienia i kompetencje organów sądowych oraz wszelkie inne przepisy prawa krajowego, które w przypadku ich złamania stanowią, że udział sędziów w rozstrzyganiu sprawy będzie nieprawidłowy. Tym samym nadal prawo krajowe uczynił punktem odniesienia do oceny legalności danych nominacji i w ten sposób wypełnił treścią pojęcie sądu ustanowionego ustawą. I choć budzi zasadnicze wątpliwości Trybunału Konstytucyjnego, samo przyznanie sobie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w oparciu o artykuł 6 ust. 1 konwencji kompetencji do oceny zgodności z prawem krajowym procesu nominacyjnego sędziów jako elementu prawa do rzetelnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd w kontekście spełnienia wymogów sądu ustanowiącego ustawią, pojawia się tu bowiem pytanie o samą możliwość wkraczania poprzez prawa człowieka w elementy ustrojowe państwa, a więc przypisanie wspólnocie międzynarodowej na poziomie konwencyjnym prawa do przełamywania suwerenności państwa na poziomie konstytucyjnym. To jednak należy zaznaczyć, że norma ze sprawy Astradson nie zezwalała wprost na pomijanie prawa krajowego w ocenie procesu nominacyjnego, ani nie pozwalała Trybunałowi Praw Człowieka na kreowanie norm w tym zakresie, nawet w ramach wywodzenia ich z konwencji. Tymczasem Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce Notabene powołując się na założenia wyroku Astracon poszedł jeszcze dalej i jeszcze bardziej rozszerzył treść wytworzonej tam normy. Wykreował bowiem normę, która po pierwsze dopuszcza pomijanie przy ocenie spełnienia warunku sądu ustanowionego ustawą z artykułu 6 ust. 1 konwencji powszechnie obowiązujących przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustaw oraz ostatecznych i powszechnie obowiązujących wyroków Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Po drugie, umożliwia mu równoległe, samodzielne kreowanie norm dotyczących procesu nominacyjnego sędziów w danym państwie w oparciu o artykuł 6 ustęp 1 konwencji. Tym samym, zamiast zbadać, czy sędziowie zostali powołani zgodnie z konstytucją i ustawami krajowymi, Trybunał Praw Człowieka oparł się na wybranych przez siebie, wybranych arbitralnie, orzeczeniach sądowych, zwłaszcza orzeczeniach Sądu Najwyższego, kwestionujących legalność powołania sędziów i ich status jak i własnych wyobrażeniach, opartych o nieprawdziwą informację pozostającą w obiegu medialnym, podpartych brakiem fundamentalnej wiedzy odnośnie prawa polskiego i orzecznictwa TK, a pominął to, że po pierwsze w polskim prawie, w obecnym stanie prawnym, nie istnieje procedura oceny legalności powoływania sędziów przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Skoro tak, to sądy krajowe, w tym Sąd Najwyższy, nie miały uprawnień do badania i podważania legalności powołań sędziów. A naczelny sąd administracyjny nie mógł podejmować działań, by zablokować powołanie. Po drugie, sądy w Polsce nie mają formalnie uprawnień do stanowienia prawa, zwłaszcza prawa powszechnie obowiązującego. To znaczy, że wytwór działalności orzeczniczej sądów nie jest w Polsce źródłem prawa, w szczegól... wytwór działalności orzeczniczej, czyli orzeczenia sądowe, w szczególności nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Jeśli jednak ta sądowa praktyka stosowania prawa zaczyna mieć charakter prawotwórczy, to normy wywiedzione z prawotwórczej działalności sądów mogą być przedmiotem derogacyjnej oceny Trybunału Konstytucyjnego jako naruszające kompetencje parlamentu. Po trzecie, państwo polskie nie tylko nie wyraziło zgody na treść normy wywodzonej z artykułu 6 ust. 1 zdanie pierwszej konwencji, dopuszczającej pomijanie przepisów krajowych, w tym przepisów konstytucyjnych, przy ocenie legalności procesu nominacji sędziów i nakreowanie norm w tym zakresie przez Trybunał Praw Człowieka, ale nawet nie mogło takiej zgody wyrazić. Wyjaśniając powyższe, Trybunał Konstytucyjny przypomina, że powołanie sędziego jest prerogatywą prezydenta. Który w obecnie obowiązującym stanie konstytucyjnym, która, która to w obecnie obowiązującym stanie konstytucyjnym nie podlega kontroli. Nie można zatem wykreować takiej procedury kontroli ani na poziomie konwencyjnym, ani na poziomie ustawowym. Nie można też, jak zrobił Trybunał Praw Człowieka, odrzucać wykonania prerogatywy i nazywać wykonanie przez prezydenta swoich konstytucyjnych uprawnień rażącym naruszeniem zasady praworządności. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie jest organem uprawnionym do oceny wykonywania przez prezydenta prerogatyw konstytucyjnych. Nie ma też w Polsce procedury dotyczącej oceny legalności składu osobowego Krajowej Rady Sądownictwa. Skład ten jest ukształtowany w oparciu o przepisy konstytucyjne. To jest artykuł 187 ust. 1 Konstytucji. Zgodnie z tym artykułem ustrój, zakres działania i tryb. Pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa. To znaczy, że wyłącznie przepisy dotyczące kreowania składu Krajowej Rady Sądownictwa i to wyłącznie w odniesieniu do członków pochodzących z wyboru mogą być kontrolowane, ale tylko z perspektywy kontroli konstytucyjności przez TK, gdyż będzie to kontrola, konstytucyjności zgodności, gdyż będzie to kontrola zgodności ustawy z konstytucją. W odniesieniu, do w odniesieniu do obecnie obowiązujących procedur w tym zakresie, TK w wyroku 25 maja 2019, sygnatura K12 na 18, uznał zgodność z konstytucją przepisów dotyczących procedury wyboru sędziów członków KRS. Potwierdził zatem doniemanie konstytucyjności tego procesu. Do czasu uchylenia przez ustawodawcę lub obalenia domniemania konstytucyjności stosownych przepisów przez TK, podstawy prawne tego wyboru nie mogą być zatem kwestionowane w procesie stosowania prawa na żadnym poziomie, tak krajowym, jak i międzynarodowym, nawet jeśli jakiś organ ma subiektywne odczucie, że jest inaczej. Ponadto należy wskazać, że w polskim systemie prawnym nie istnieją także procedury kwestionowania legalności określonego składu osobowego go KRS, ani jego członków. Gdyby takie miały obowiązywać, musiałyby być ustanowione na poziomie konstytucyjnym, gdyż weryfikacja legalności konstytucyjnego organu państwa może być oparta jedynie o procedury ustanowione w konstytucji. Dlatego odwoływanie się przez Europejski Trybunał Praw Człowieka do orzecznictwa sądów polskich i to w sposób wybiórczy przy równoczesnym pominięciu całego dorobku orzeczniczego TK dotyczącego kwestii statusu sędziów i sposobu ich powoływania jest wyrazem wykreowania nieznanych. Prawo krajowemu norm dotyczących procesu nominacyjnego sędziów polskich. Co więcej, Trybunał Praw Człowieka, mimo że miał wiedzę o statusie prawnym uchwały Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 roku, nie uwzględnił okoliczności, że akt ten, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2020 roku, sygnatura U2 na 20, został derogowany z systemu prawnego z uwagi na jego niekonstytucyjność. Wręcz przeciwnie, Trybunał Praw Człowieka samodzielnie podważył te skutki, określając te derogacje będącą przecież wykonywaniem przez Trybunał Konstytucyjny swoich konstytucyjnych kompetencji z artykułu 188 Konstytucji jako obrazę praworządności i niezależności sądownictwa. Notabene w ten sposób pośrednio ocenił zgodność artykułu 188 Konstytucji z Europejską Konwencją o ochronie praw człowieka, a więc odwrócił konstytucyjną hierarchię aktów. Zgodnie z artykułem 191 Konstytucji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Skoro zatem ogłoszony w dzienniku ustaw wyrok wywołał taki skutek, że uchylił z systemu niezgodny z konstytucją akt normatywny, to ten stan, dotyczy, to ten stan rzeczy wiąże wszystkie organy władzy publicznej, które zgodnie z artykułem 7 Konstytucji mają działać na podstawie i w granicach prawa. Nieuznawanie skutku wywołanego wyrokiem TK, stanowi naruszenie artykułu 191 Konstytucji. Oczywiście formalnie artykuł 7 Konstytucji dotyczy organów polskich, ale już z perspektywy kontroli konstytucyjności, dla oceny istnienia samego naruszenia Konstytucji nie ma znaczenia, czy takiego uznania odmawia organ krajowy, czy międzynarodowy. W przypadku tego ostatniego uznawanie wyroków TK jest warunkiem bezwzględnym, jeżeli jego akty władczy mają wywoływać skutki wobec Rzeczypospolitej Polskiej lub na jej terytorium. Nie ma przy tym znaczenia arbitralnie dokonana przez ETPC ocena legalności składu TK, w jakim zapadł wyrok o sygnaturze U2 na 20. Trybunał Praw Człowieka jako Trybunał Międzynarodowy nie jest władny do kontrolowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, tak co do treści, jak i procedury działania, ani co do obsady składu, o czym wypowiedział się w wyroku K6 na 21 Trybunał Konstytucyjny. Ponadto wbrew twierdzeniom Trybunału Praw Człowieka. Żaden z orzekających w składzie sędziów nie został wybrany do trybunału w sposób wadliwy, co zdaniem ETPC miało wywołać wątpliwości co do legalności wydanego orzeczenia. Jak wskazywał wielokrotnie TK, w polskim systemie prawnym nie istnieje żadna procedura kwestionowania legalności wyboru sędziego TK, nie istnieje organ uprawniony do kontroli takiego wyboru i nie istnieje wyrok podważający indywidualną uchwałę o wyborze sędziego TK. Owszem, były złożone dwa takie wnioski dotyczące sędziów różnych kadencji, ale Trybunał Konstytucyjny w obu przypadkach odmówił dokonania bezpośredniej oceny konstytucyjności wyboru sędziów z uwagi na brak kognicji w tym zakresie i umorzył te sprawy. Nie ma też wyroku podważającego podstawy prawne przyjęcia takich w uchwał. W szczególności nie nastąpiło to w wyrokach TK w sprawach o kontrolę konstytucyjności przepisów ustawowych, to jest Wyroku o sygnaturze K34 na 15, K35 na 15 czy K39 na 16. Wybór sędziów TK, przeprowadzony 2 grudnia 2015, został oparty o trzy przepisy prawne. Sama procedura została zainicjowana na podstawie artykułu 30 ust. 3, punkt 5 regulaminu Sejmu w wersji po nowelizacji z dnia 26 listopada 2015 roku. A bezpośrednią podstawą prawną uchwał o wyborze co jest odnotowane w tych uchwałach był artykuł 194 ust. 1 Konstytucji i artykuł 17 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2015 o Trybunale Konstytucyjnym. Ani regulamin Sejmu w tym punkcie, ani żaden z tych przepisów stanowiących bezpośrednie podstawy prawne powoływania sędziów TK nie został nigdy uchylony. Nie wspominając już nawet o tym, co słusznie wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku z 28 grudnia 2021 roku o wyłączenie sędziego, że uchylenie podstawy prawnej nie oznacza automatycznego wygaśnięcia aktu stosowania prawa wydanego wcześniej na tej podstawie. Można je jedynie, akty te można je jedynie uchylić, jeżeli istnieją w prawie krajowym stosowne procedury. Nie jest też możliwe uznanie, że państwo polskie wyraziło zgodę na umieszczenie w treści przepisu artykułu 6, ust. 1 zdanie pierwszej konwencji normy dopuszczającej pomijanie przepisów krajowych w tym konstytucyjnych. Przy ocenie legalności procesu nominacji sędziów i kreowania norm w tym zakresie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Skoro zatem Trybunał Praw Człowieka wykreował z artykułu 6 ust. 1 zdanie pierwsze konwencji normę, działając poza procedurami prawa międzynarodowego dotyczącymi wprowadzania zmian do konwencji, to jest to działanie sprzeczne z zasadami wiązania się umowami międzynarodowymi mającymi podstawy w konstytucji. Poza zakresem tego punktu jest już pytanie, czy taka zgoda Polski byłaby w ogóle możliwa wobec podnoszonych w niektórych, stanowiskach, w niektórych stanowiskach uczestników postępowania zarzutów, że Trybunał Badając Sprawę dokonuje wykładni przepisu, że Trybunał Konstytucyjny Badając Sprawę dokonuje wykładni przepisu wbrew treści artykułu 32 konwencji upoważniającego do tego Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że przedmiotem jego oceny w tym punkcie nie było dokonanie wykładni pojęcia sądu ustanowionego ustawą. Trybunał musiał zbadać, czy norma wywiedziona z artykułu 6 ust. 1 konwencji, która, która znalazła zastosowanie w orzecznictwie TK, w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dopuszczająca podczas analizy spełnienia warunku sądu ustanawiającego ustanowionego ustawą pomijanie powszechnie obowiązujących przepisów Konstytucji, ustaw oraz ostatecznych i powszechnie obowiązujących wyroków Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, a zarazem umożliwiająca samodzielne kreowanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w procesie wykładni konwencji norm dotyczących procedury nominacyjnej sędziów sądów krajowych była zgodna z Konstytucją. I Trybunał doszedł do wniosku, że zarzut postawiony przez Prokuratora Generalnego w punkcie drugim petitum wniosku dotyczy tego, że artykuł 6 ust. 1 konwencji otrzymał w drodze kreacji normy treść tworzącą kompetencje do określania, co jest ustrojem sądu w państwie, a co nie jest, z pominięciem prawa krajowego. W oparciu o takie działanie, każdy organ stosujący konwencję może stworzyć sobie w sposób arbitralny standard ocen. Co jest, a co nie jest obowiązującym w Polsce prawem w tym zakresie, gdzie przecież ustrojodawca przewiduje wyłączność ustawową. W ten sposób dochodzi do relatywizacji funkcji gwarancyjnej artykułu 6 ust. 1 konwencji, który przestaje spełniać zakładane cele. Skoro ocena tego, czy sąd był ustanowiony ustawą, nie będzie oparta na obowiązującym prawie krajowym, ale na możliwości każdorazowego wytworzenia wzorca odniesienia poprzez ogólną normę z artykułu 6 ust. 1 konwencji, mimo istniejących rozwiązań krajowych i to na poziomie konstytucyjnym i ustawowym, to taka norma jest sprzeczna z konstytucją. Zatem, pomijając już względy semantyczne dotyczące pojęcia sądu ustanowionego ustawą, Trybunał Konstytucyjny uznał spuszczność zarzutu i wzorca kontroli wskazującego na wyłączność regulacji ustawowej w tym zakresie. Skoro prawo krajowe ustala zasadę wyłączności ustawy dla regulowania ustroju sądów, to oceny dokonywane na tle artykułu 6 ust. 1 konwencji muszą tę okoliczność brać pod uwagę. A skoro kwestia ustroju i właściwości sądów oraz kwestie decydujące o kształcie sądownictwa należą do elementów definiujących funkcję państwa a sprawowanie wymiaru sprawiedliwości jest jednym z przejawów państwowej suwerenności, to wyłączność ustawy musi w tym wypadku być traktowana w sposób ścisły jako owa wyłączność, ust jako owa wyłączność ustawowa kwalifikowana. Ustawa legitymizuje przepisy poprzez wprowadzenie ich aktem demokratycznie wybranej władzy ustawodawczej. I choć co do zasady niektóre materie określone w ustawie, w których konstytucja wymaga ustawy, mogą być przedmiotem umowy międzynarodowej ratyfikowanej za zgodą w ustawie, to nie dotyczy to ustroju sądów, bo sama parlamentarna zgoda na ratyfikację nie daje temu aktowi tak silnej legitymacji demokratycznej, jaką jest samodzielne stanowienie, jaką posiada samodzielne stanowienie ustawy, na której konkretną treść wpływ ma wyłącznie parlament. Wobec powyższego Trybunał orzekł tak jak w punkcie drugim AB. Sentencji. Zarzut trzeci. W zarzucie trzecim wnioskodawca zakwestionował normę, z której wynika upoważnienie do dokonywania oceny zgodności z Konstytucją i Europejską Konwencją Praw Człowieka ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa, by w ten sposób ustalić istnienie przesłanki sądu. Ustanowionego ustawą. Ocena ta ma charakter wiążący, bo odwołując się do danej normy, organy samodzielnie oceniają konstytucyjność ustaw. Co więcej, istnieje przeświadczenie, że inne organy będą uznawały oceny konstytucyjności ustaw wykonane w oparciu o daną normę konwencyjną. Z treści artykułu 6 ust. 1 konwencji wywiedziono normę, która w ostatnim czasie została zastosowana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka do wielu spraw dotyczących naruszenia przez Polskę konwencji w zakresie prawa do życzelnej procedury, gdyż sąd nie był ustanowiony ustawą. Norma ta ma charakter kompetencyjny. Jej istotą jest upoważnienie do tego, by przy ustalaniu spełnienia wymogu sądu ustanow ustanowionego ustawą, organ dokonywał oceny zgodności prawa, które ustanawia sąd, poza treścią obowiązujących przepisów państwa strony konwencji. Co więcej, mimo istniejących w prawie krajowym priodykatów Wydanych przez uprawniony do tego organ, oceniających w sposób wiążący relacje zgodności przepisów ustaw z konstytucją, kwestionowana norma dopuszcza pominięcie tych periodykatów i dokonywanie ocen poza porządkiem konstytucyjnym danego państwa. Oceny te dotyczą kwestii ustrojowych należących do elementów tożsamości konstytucyjnej i wyznaczających granice państwa prawa, i granice prawa państwa do samostanowienia w podstawowych obszarach jego działalności. Tu akurat wymiaru sprawowania wymiaru sprawiedliwości i określania związanego z tym ustroju władzy sądowniczej. Polski system prawny jest zbudowany w taki sposób, że kompetencji się nie domniemywa. Skoro ustrojodawca powierzył określone kompetencje danemu organowi władzy publicznej i nie wypowiedział się o dopuszczalności realizacji tej kompetencji przez inny organ, trzeba przyjąć, że organ ten nie może wykonywać kompetencji innego organu. Takie ujęcie realizuje zasadę praworządności w wymiarze formalnym i materialnym. Kompetencje do orzekania w sprawach zgodności ustaw z konstytucją i umowami międzynarodowymi ratyfikowany za, ratyfikowanymi za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ustrajodawca wyraźnie przypisał Trybunałowi Konstytucyjnemu. Nie jest ona we wskazanym zakresie dzielona z innymi organami, w tym z sądami. Konstytucja określiła też charakter i skutek działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego. Jaka ingerencja w tak ukształtowane kompetencje musiałaby prowadzić do zmiany konstytucji. Istnienie w systemie prawnym normy wywodzonej z przepisów umów międzynarodowych czy ustaw, a dopuszczają norm, a dopuszczających modyfikacje konstytucyjnych kompetencji Trybunału Konstytucyjnego jest niedopuszczalne z uwagi na to, że kompetencje te określa konstytucja, a nie jakikolwiek inny akt normatywny. Niezależnie od wynikającego z artykułu 9 Konstytucji nakazu przestrzegania przez Rzeczpospolitą wiążącego ją prawa międzynarodowego, nakaz ten nie może prowadzić do sytuacji, w której modyfikuje się treść Konstytucji poza przyjętymi w tym zakresie procedurami. Wykreowanie normy, która w zakresie przesłanki sądu ustanowionego ustawą daje kompetencje do oceny konstytucyjności prawa krajowego odnoszącego się do sądownictwa danego państwa, mimo że istnieją krajowe konstytucyjne mechanizmy tej oceny, stanowi naruszenie konstytucyjnych kompetencji Trybunału Konstytucyjnego do kontroli konstytucyjności prawa, w tym ustaw ustrojowych dotyczących sądownictwa oraz ustaw odnoszących się do Krajowej Rady Sądownictwa. Teraz kilka uwag ogólnych i, i skutki. Problem, jaki został poddany kontroli konstytucyjności w niniejszej sprawie jest niewątpliwie poważny. Pokazuje to już przedmiot i charakter zarzutów, bo z jednej strony chodzi o prawo jednostki do sądu, a więc jedno z fundamentalnych praw człowieka wykształconych w cywilizacji europejskiej, a z drugiej o możliwość jego kształtowania nie tylko poza centrum krajowego polskiego prawodawstwa, ale też bez zgody państwa czy bez jakiejkolwiek formy prawnego dialogu, a na dodatek wbrew lub z pominięciem treści konstytucji i przy jednoczesnym wkraczaniu z tej perspektywy przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w konstytucyjny system ustroju państwa, to jest organizacje poszczególnych władz, ich kompetencje, relacje czy w kształt i treść zasady konstytucyjnego trójpodziału władzy. Problem dotyczy więc relacji praw człowieka i suwerenności państwowej. Z perspektywy konstytucyjnej chodzi też niewątpliwie o istotę i jądro konstytucji, a mianowicie o element tożsamości konstytucyjnej Polski. Powagę problemu podkreśla fakt, że dzieje się to na bazie kontroli przestrzegania przez Polskę Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, a więc aktu, który w rzeczywistości europejskiej do końca XX wieku nabrał wymiaru fundamentalnego. Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej z założenia unika kolizji z porządkiem międzynarodowym. W dzisiejszej pluralistycznej rzeczywistości prawnej korzysta w problematycznych sytuacjach z zasady przychylności konstytucji dla prawa międzynarodowego czy systemowych norm kolizyjnych, w szczególności powściągliwość ta dotyczy relacji między konstytucyjnym porządkiem państwa a systemem konwencji, której standardy zostały przyjęte jako minimalne standardy w procesie tworzenia konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak w badanym przypadku nie dało się osiągnąć takiego konsensusu ani nawet podejść do sprawy powściągliwie. Powody były dwa. Po pierwsze, źródłem sprzeczności jest rażąco wadliwe działanie Trybunału Praw Człowieka w procesie kreacji norm wywodzonych z artykułu 6 ust. 1 konwencji. W ujęciu materialnym opiera się ono na całkowitym niezrozumieniu systemu prawnego Polski na poziomie konstytucyjnym, jak i ustawowym, co pokazują też opinie odrębne sędziego Wojtyczka do wyroków Trybunału. Ja tylko przypomnę. Że sędzia Wojtyczek jest polskim sędzią, tak zwanym sędzią narodowym. Instytucja sędziowego narodowego stanowi zaprzeczenie starej zasady Nemo iudex sine causa. I jest wprowadzana po to, żeby sędzia narodowy tłumaczył w Trybunale Międzynarodowym specyfikę systemu prawnego i systemu konstytucyjnego każdego państwa. Zdania, opinie odrębne do wyroków Trybunału Konstytucyjnego pokazują że sędziowie Trybunału Praw Człowieka nie chcieli słuchać tak ważnych informacji, jakie miał im do przekazania sędzia narodowy. To, co w sędziowie dokonali, to już nie jest nawet najbardziej dynamiczna wykładnia. Trybunał Praw Człowieka nie tylko Stworzył w polskim systemie prawnym treści, jakich ten system nie posiada, ale wywiódł też z artykułu 6 ust. 1 konwencji szereg treści wbrew polskim standardom konstytucyjnym. Dodatkowo przypisał niektórym organom państwa kompetencje, jakim, jakich nie posiadają one w świetle konstytucji, a z kolei odrzucił działania innych organów państwa wprost oparte na ich uprawnieniach wynikających z konstytucji jako nielegalne i zaprzeczające praworządności. Taka treść to jest oczywiste i rażące przekroczenie zakresu treściowego przepisów konwencji praw człowieka, na, jakie wyrazi, na, jakie Polska, na jaką Polska wyraziła zgodę dokonując stosownej ratyfikacji. Jest to również obraza polskiej konstytucji. Po drugie, działając w opisany sposób, Trybunał Praw Człowieka ingeruje nie tylko w istotę samej konwencji, którą jest zapewnienie gwarancji zapisanych w niej indywidualnych praw jednostki. Trybunał Praw Człowieka tworzy w jej przepisach treści normatywne, przy pomocy których dąży do przebudowania jej w akt zapewniający mu szeroką, nieautoryzowaną przez Polskę i nielegitymizowaną zgodą Polskiego Sejmu kontrolę nad funkcjonowaniem państwa polskiego. Trybunał Konstytucyjny przypomina, że skoro konwencja jest aktem z zakresu ochrony praw człowieka, to wykonywanie przypisanych Trybunałowi Praw Człowieka uprawnień władczych, których celem jest wyłącznie kontrola przestrzegania przez państwa strony przez państwa strony konwencji, zapisanych w niej standardów, powinna cechować się odpowiednią równowagą w zestawieniu z dobrowolnie ograniczaną w tym aspekcie przez Polskę suwerennością. Mimo słusznie rosnącej rangi praw człowieka we współczesnych systemach prawnych co odzwierciedla się dziś w doktrynalnych i politycznych ocenach roli konwencji, a co może przekładać się na aspiracje Trybunału Praw Człowieka i zasiadających w nich sędziów, organ ten nadal jest wyłącznie organem utworzonym przez państwa strony na podstawie umowy międzynarodowej. Jego rola i zakres działania są definiowane tym aktem. Wszelkie możliwe przypisywanie mu innej roli w relacjach z Polską może nastąpić wyłącznie na drodze zmiany tej konwencji w stosownym trybie konstytucyjnym, a nie poprzez własne prawotwórcze orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka. Człowieka. W obecnym stanie prawnym, nawet przy największym szacunku dla aksjologii konwencji, w aspekcie formalnym też dla Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, jak i Trybunał Praw Człowieka są umocowane w hierarchii systemów odpowiednio poniżej. Polskiej Konstytucji i Trybunału Konstytucyjnego. W porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, którego elementem jest również konwencja, to Trybunał Konstytucyjny jest ostatecznym strażnikiem praw człowieka i jedynym strażnikiem nadrzędności konstytucji. W wieloskładnikowym porządku prawnym, niezależnie od tego, czy jest on zbudowany hierarchicznie czy heterarchicznie, to Trybunał Konstytucyjny ma ostatnie zdanie na temat konstytucyjnych granic obowiązywania prawa pochodzącego zarówno z Krajowego Centrum Prawotwórczego, jak i innych ośrodków. Powyższe nie tylko wymaga ze. Strony Trybunału Praw Człowieka poszanowania konstytucyjnych standardów, ale i działania w ramach wyznaczonych mu konwencyjnych zadań. Konstytucja Rzeczypospolitej nie dopuszcza do traktowania konwencyjnej procedury kontroli jako klucza do nieuprawnionej ingerencji w ustrój Polski, w szczególności do tworzenia norm pozwalających na przedefiniowywanie treści instytucji konstytucyjnych tak w wymiarze materialnym. Między innymi zasady trójpodziału władzy, zasady praworządności, kompetencji organów państwa, jak i instytucjonalnym, czyli pojęcia sądu, pojęcia aktu prawnego, prerogatywy prezydenta, czy wreszcie kreowania nieistniejących w jej treści lub z tą treścią sprzecznych praw podmiotowych jednostek. Ramy konstytucyjne nie podlegają jakiemukolwiek ważeniu, niezależnie od sytuacji. Jeżeli chodzi o skutki wyroku, Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności konstytuc z konstytucją wskazanych w sentencji norm prawnych wywiedzionych z artykułu 6 ust. 1 konwencji. Skutkiem orze orzeczenia jest usunięcie ich z systemu normatywnego jako norm wiążących organy państwa i stanowiących dla nich podstawę prawną do działania. Powyższe ma dwa konteksty. Po pierwsze jest to kontekst międzynarodowy. Ukształtowane normy pochodzą bowiem z przepisów umowy międzynarodowej. Podobnie jak w wyroku K6 na 21, skutkiem orzeczenia TK jest w tym przypadku brak możliwości wywodzenia przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, przynajmniej w stosunku do Polski, z treści przepisów konwencji takich kontekstów normatywnych. Normy uznane za niekonstytucyjne ograniczają treść przepisu z artykułu 6 ust. 1 konwencji. Eliminacji podlega tu konkretny zakres normatywny, jako prawa międzynarodowego wiążącego Rzeczypospolitą Polską. W efekcie wydane na ich podstawie rozstrzygnięcia to jest wyroki, cztery wyroki Trybunału Praw Człowieka, czyli wyrok z 29 czerwca 2021 w sprawie Broda i Bojara przeciwko Polsce, wyrok z 22 lipca 2021 w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce, wyrok z 8 listopada 2021 Dolińska-Ficeg i Ozimek przeciwko Polsce oraz wyrok z 3 lutego 2021 w sprawie Advance Pharma przeciwko Polsce nie posiadają dla państwa polskiego atrybutu przewidzianego w artykule 46 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, czyli obowiązku wykonania, jako wydane na podstawie leżącej poza zakresem prawnych zobowiązań państwa. Skoro wyrok TPCS stworzył standard, a następnie zadeklarował nakaz jego spełnienia, który to standard okazał się niekonstytucyjny, to nie może być on podstawą zobowiązania dla Polski. Ograniczenie to nie stanowi naruszenia przez Polskę wiążącego ją prawa międzynarodowego, ponieważ nie dotyka treści przepisu konwencji, a więc zobowiązania, jakie Polska przyjęła dokonując ratyfikacji aktu, ale stanowi wyznaczenie granicy w dynamice swobody prawotwórczej Trybunału Praw Człowieka. Gdyby tego rodzaju treść była ujawniona w momencie ratyfikacji, dla jej dokonania konieczne byłoby inne ukształtowanie rozwiązań konstytucji. Wskazanie w niniejszym wyroku przez Trybunał Konstytucyjny granic konstytucyjnych dla stworzenia nowych norm w treści przepisu należy traktować jako sprzeciw państwa wobec próby ukształtowania zobowiązania międzynarodowego o nowej treści i narzucenia go Polsce per facta konkludentia poza procedurą zmiany traktatów. Niniejszy wyrok po ogłoszeniu w dzienniku ustaw powinien zostać także uwzględniony we wszystkich sprawach rozstrzyganych przez Trybunał Praw Człowieka dotyczących reformy sądownictwa w Polsce, zapoczątkowanej w 2017 roku. Wynika to nie tylko z istoty wyroku TK określonej w artykule 191 Konstytucji, która wpływa na krajowe ustawodawstwo i krajowy system prawny, ale... Też z tak ustalonej zgodnie z konstytucją treści artykułu 6 ust. 1 konwencji, a także z prawno międzynarodowej zasady poszanowania prawa publicznego państwa przez trybunały międzynarodowe. W przeciwnym razie każdy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wydany na podstawie norm uznanych w niniejszym wyroku za niekonstytucyjne będzie pozbawiony atrybutu wykonalności w Polsce. Taka wprawdzie nie może przynajmniej w sposób formalny nakazać w wyroku określonego zachowania się innym organom, tak międzynarodowym jak i organom państwa. Niemniej w tym przypadku przypomina, że ogłoszenie niniejszego wyroku w dzienniku ustaw powinno redefiniować wyobrażenie o stanie zobowiązań międzynarodowych państwa wśród niektórych organów międzynarodowych. Dlatego organy państwa właściwe dla prowadzenia polityki zagranicznej powinny ocenić, czy dla celów uniknięcia nieporozumień w zakresie, przestrzegania niektórych międzynarodowych zobowiązań polskich nie jest zasadne podjęcie działań mających na celu poinformowanie partnerów międzynarodowych, w tym właściwych organów konwencyjnych, o ujawnionym w tym wyroku konstytucyjnych granicach związania Polski treścią artykułu 6 ust. 1 konwencji. A nawiązując do tego, o czym pan minister powiedział w, w mowie końcowej, może celowe byłoby zwrócenie się do Trybunału Praw Człowieka, żeby przesunął termin rozpatrywania sprawy do czasu, aż uzyska pisemne, aż pojawi się pisemne uzasadnienie wyroku i Trybunał Praw Człowieka będzie mógł się z tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego już w uzasadnieniu w pełnej formie zapoznać. My postaramy się, żeby trwało to możliwie krótko. Po drugie, Aha. Tego rodzaju działanie będzie znane prawu międzynarodowemu będzie polityczno-prawnym wyrażeniu sprzeciwu wobec prób nałożenia na Polskę zobowiązania międzynarodowego nowej treści stworzonego przy pominięciu stosownych procedur traktatowych. I po drugie, wyrok ma kontekst prawnokrajowy, ponieważ ratyfikowana umowa międzynarodowa jest krajowym źródłem prawa, a wywiedzione z tej normy, a wywiedzione z. Z niej normy weszły do krajowego porządku prawnego i stały się podstawą prawną do serii orzeczeń sądowych. Skutkiem wyroku TK o niekonstytucyjności norm prawnych jest utrata przez nie mocy obowiązującej rozumiana jako zdarzenie prawne, powodujące ustanie obowiązku stosowania norm prawnych ciążącego na jego adresatach. O konsekwencjach tego możemy przeczytać w artykule 190 ust. 3 ust. 4 Konstytucji. Zatem jeśli w obrocie prawnym istnieją akty stosowania prawa wydane na podstawie norm wywodzonych z artykułu 6 ust. 1 zdanie pierwszej konwencji uznanych w niniejszym wyroku za niekonstytucyjne nie istnie i istnieją procedury wzruszania tych aktów, to akty te mogą być podważone. Natomiast od momentu ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego yy, wszelkie działania organów państwa w oparciu o normy uznane za niekonstytucyjne stanowić będą naruszenie artykułu 7 Konstytucji. Dziękuję. Dziękuję sędziemu sprawozdawcy za przedstawienie motywów wyroku. Wyrok jest ostateczny i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zamykam posiedzenie.